Podcast dla uczących się polskiego Polish with John. Cześć! Witajcie w kolejnym podcaście Polish with John. Nazywam się Jan Oko i chcę pomóc Wam w nauce języka polskiego. Dzisiaj zajmiemy się tym wszystkim, co można robić w wolnym czasie. Dzięki temu powtórzymy kilka ważnych czasowników. Ja. Bardzo lubię czytać książki i uczyć się języków obcych. Wiem, to może wydawać się dziwne. Jestem nauczycielem i uczę języków obcych moich studentów, a w czasie wolnym sam się uczę. Jednak bardzo to lubię i ta nauka to przyjemność. Czasami śpiewam, ale tylko. Gdy nikt mnie nie słyszy, dużo ludzi ogląda telewizję. Moim zdaniem to nie jest dobre hobby. Programy w telewizji zazwyczaj nie są interesujące, tylko czasami jest jakiś dobry film. Lepiej oglądać filmy na Netflixie. Nie ma tam reklam i można oglądać, co się chce. I kiedy się chce. Sport to także popularny sposób spędzania wolnego czasu. Można jeździć na rowerze albo grać w piłkę. Sport czasami jest drogi. Narty to jedno z takich zajęć. Każdy jednak może biegać. Ja kiedyś często biegałem. Teraz już jestem zbyt leniwy. A ty? Lubisz biegać? Może grasz w tenisa? Są ludzie, którzy bardzo oryginalnie spędzają wolny czas. Znam osoby, które interesują się genealogią, czyli historią swojej rodziny. To bardzo ciekawe zajęcie i można wiele się nauczyć. Inni moi znajomi grają w gry planszowe. Ja też często z nimi gram. Razem miło spędzamy czas. Często gramy w gry, które wymagają dużo myślenia. Znam też osobę, która interesuje się kaligrafią czyli bardzo ładnym pisaniem. Ta osoba pięknie pisze. Też chciałbym tak ładnie pisać. Jest jeszcze wiele sposobów spędzania wolnego czasu. Jak wy spędzacie wolny czas? Co robicie? A czego nie lubicie robić? Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie podcastu. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli chcecie lepiej poznać słowa, które pojawiły się w tym odcinku, jak zwykle zapraszam na mojego bloga joannesoculus.com albo polishwithjohn.com. Znajdziecie tam cały zapis odcinka oraz dodatkowe ćwiczenia, aby utrwalić trochę gramatyki. Zapraszam już niedługo na kolejny odcinek Polish With John. Trzymajcie się zdrowo!